Nie musimy płacić Żydom od Grobaldo do skoku na polskiej kamienicy. Jest to zbiór moich tekstów, które w ciągu ostatnich 20 lat przetrwały próbę czasu, które zamieszczałem w tygodniku Myśl Polska. Zaczyna się skokiem na polskie kamienice. To była głośna sprawa w Krakowie. W końcu w latach 90. wiceprezydent miasta Krakowa, pan Krzysztof Pakoński, skierował do sądu 100 spraw w sprawie wątpliwych przejęć majątku. Ja się tym zainteresowałem. Poszedłem śladem trzech takich przykładów. Śledziłem rozprawy sądowe, przeprowadziłem również rozmowy w prokuraturze. To może zabrzmi humorystycznie, ale róg ulicy Długiej i Helclów to była kamienica, od której zaczęły się jak gdyby rewindykacje tego mienia, które zostało wyłudzone w różny sposób. Druga taka kamienica to jest przyle Lewela Borylowskiego. Tu z okolic Łodzi, właściwie z Tomaszowa Mazowieckiego, była notariuszka. Ale przedstawię w skrócie, bo to może kogoś rozśmieszyć, ale wesołej nie jest. Mianowicie mieszkańcy kamienicy dowiedzieli się, że jest właściciel, pełnomocnik właściciela, który podnosi im czynsz i wypowiada im umowy najmu. Byli zdziwieni, dlatego że mieszkali tam od przedwojny i kamienica nigdy nie miała właściciela, a właścicielka, która mieszkała tam, którą się notabene lokatorzy opiekowali, którym ona chciała tę kamienicę zapisać w czasach Gomułki, zmarła w 65 roku. Jakież było zdziwienie, gdy okazało się, że to jest pani, która jest Żydówką, mieszka w Hamburgu na jakiejś tam ulicy. No tak się złożyło, że to z relacji pani prokurator Jasińskiej wiem, że sami lokatorzy, którzy zgłosili wówczas sprawę, nie byli stroną w postępowaniu. Wobec tego, a trzeba było udowodnić fałszerstwo. Tak, szczęście, jedna z tych osób miała córkę w Hamburgu, która zapytała Bürgermeistra, czy pani o takim nazwisku mieszkała kiedyś w Hamburgu i przy takiej ulicy. Odpowiedź była szokująca. Nie ma żadnego budynku przy ulicy podanej i potwierdzonej przez polski konsulat, co jest ciekawe. I taka osoba nigdy w Hamburgu nie mieszkała. Na tej podstawie wszczęto postępowanie. Mamy drugą taką sytuacją wesołą, no bo pani by miała w latach 90. 128 lat i nie dość, że zmartwychwstała, to jeszcze w zaświatach zmieniła wyznanie. Ci ludzie stanęli przed sądem, wyroki były 8 lat, 6. Oni byli pracownikami bielskiej fabryki wody, którą zawiadywała, właściwie kupiła wtedy fundacja Zygmunta Nissenbauma, czyli na Chochołowskiej w Bielsku. Druga sprawa dotyczyła ulicy Lelewela Borylowskiego. Tam pojawił się adwokat, wszedł do oficyny, gdzie dwóch lumpków sobie popijało alpagę i pyta się: pan Nowak, pan Kowalski, przepraszam, no ja, to pan jest właściciel, Jan Kowalski, ja, to pan jest właścicielem chałupy. No on tak jak zeznawał, mówi, no przyszedł papuga, to po prostu mnie zamurowało, mówię, bez wina się nie obejdzie, więc on dał, mówi, stówę, Wasek poszedł, okazało się, że rzeczywiście kamienica należała do Jana Kowalskiego. Pani notariusz z Tomaszowa Mazowieckiego praktycznie od ręki spisała umowę kupna-sprzedaży, nie zastanawiając się, że w księgach wieczystych był zapis i była kopia umowy, że w 1933 roku pojawił się doktor nauk medycznych Jan Kowalski, który zakupił wtedy kamienicę. W tym czasie ten Kowalski, który został znaleziony przez krakowskiego adwokata, miał rok, no ale był bardzo zdolny, był doktorem nauk medycznych. W każdym razie to są jeden z dwóch sposobów wchodzenia w posiadanie nieruchomości, które mają niewyjaśniony status prawny. Potem zacząłem śledzić tę sytuację, skąd się to bierze. I powstało kilka tekstów dotyczących rozliczenia
nieruchomości, które zostawili czy to obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, czy też sami Polacy, ponieważ mało kto wie, że od 1946 roku pierwsze kraje, które wystąpiły z żądaniami zadośćuczynienia za majątek pozostawiony w Polsce, były Wielka Brytania i Francja, czyli nasi sojusznicy z 1939 roku. Żeby jeszcze uzupełnić sprawę Wielkiej Brytanii, to Wielka Brytania natychmiast zwróciła się o zwrot pożyczek, które rząd londyński brał na wspomaganie Żegoty, czyli Komitetu Ratowania Żydów. Polska to zwracała przez lata. Co było impulsem, że natychmiast Anglicy wystąpili? No w 1946 roku szedł dekret do nacjonalizacji majątku. Wobec tego wystąpili o te majątki i po kolei tak występowały. Ja tutaj szczegółowo opisuję, jakie były umowy zawarte, kiedy były odnawiane, bo tam one były uzupełniane i kiedy zostały zakończone i rozliczone. Czyli po prostu strony stwierdzały, że już nie ma żadnych zobowiązań. Najbardziej bulwersującą sprawą to jest sprawa, która jest na podstawie umowy między Polską i Stanami Zjednoczonymi, zawarta w 1961 roku i skwitowana 20 stycznia 1981 roku. Rząd amerykański, Departament Skarbu, skwitował rząd polski w tej materii. W załączniku i w protokole są opisane bardzo do tej umowy, są określone bardzo szczegółowo warunki, jakie strona polska musi spełnić, ażeby strona amerykańska uznała, że polska strona udostępniła wszystkie majątki. Ale jest jeszcze jeden zapis. Mianowicie zapis, który mówi, że po terminie, tam jest określony termin, zgłaszania roszczeń, wszyscy, którzy mają pozostałe, nie zostali objęci tą umową z 1961 roku, roszczenia swoje mają kierować do rządu Stanów Zjednoczonych. Dlaczego to jest tak istotne? Ano dlatego, że w 1954 roku rząd Izraela wynegocjował z rządem RFN-u rekompensatę za mienie zniszczone przez Niemców, konfiskowane podczas wojny w całej Europie na kwotę 63,5 miliarda marek. Dzisiaj od nas żąda się 65 miliardów dolarów, więc jeżeli porównamy nasze możliwości i finansowe, i obszarowe, no to jest to sprawa bardzo budząca zdziwienie. Nasza redakcja od czerwca drukuje listy wszystkich nieruchomości, które zostały objęte umową polsko-amerykańską. W tej chwili pojawiają się listy z województwa gdańskiego, ale zaczęliśmy od Pomorza Zachodniego poprzez ziemię lubuską, Dolny Śląsk, w tej chwili Gdańsk. Jest dokładnie zapisane, jaki był numer claimu, czyli po prostu pod jakim numerem znajduje się to w tej umowie polsko-amerykańskiej, to co było zgłoszone. Numer decyzji, bo każda nieruchomość była wyceniana przez wspólną komisję. Opis mienia, do kogo, kto jest wnioskodawcą, kto jest spadkobiercą, gdzie leży i gdzie była położona ta działka. I po prostu można spokojnie prześledzić. Ja... Proszę Państwa, numer claimu to jest po angielsku numer roszczenia. Tak. Proszę Państwa, no, to jest też taka zabawna historia, kiedy drukowaliśmy sprawę województwa opolskiego, zadzwonił z jednej miejscowości położonej niedaleko Kędzierzyna Koźla radca prawny i mówi, no po co to drukujecie? Kiedy redaktor naczelny oddał mi sławkę, ja mówię, no co, przekręciliście, mówię, trzeci raz czy czwarty raz tą samą nieruchomość.
No niestety sytuacja jest taka, jaka jest. W Krakowie 100 budynków przeszło, sądy teraz się męczą, ale zablokowały wpis do ksiąg wieczystych. Po tych sprawach w połowie lat 90. zablokowano wpisy do ksiąg wieczystych i teraz sytuacja troszeczkę jak gdyby się unormowała. Ale jako ciekawostkę podam taką historię, że kilka lat temu, no ponad 10, wiceprzewodniczący gminy żydowskiej wzbudził zainteresowanie na lotnisku w Balicach. Co wzbudziło zainteresowanie? Ano fakt, że miał kilkaset, całą ryzę pełnomocnictw notarialnych in blanco, ale potwierdzonych przez notariusza i potwierdzonych przez polską placówkę dyplomatyczną w Tel Awiwie. I on z tymi dokumentami wjechał, zatrzymano te dokumenty. Okazało się, że musiały być wcześniej jakieś podobne dokumenty, dlatego że potem przy sprawdzeniu sprawy ulicy Brzozowej 12A zniknęło pełnomocnictwo. Tam też była dziwna sprawa, bo pan cały kwartał ulic Berka Josenewicza, Starowiśna, Miodowa i Brzozowa chciał zająć i tam chciał stawiać hipermarket. Wyłączył ludziom media, odłączył gaz, a kupcem 1,68 tej kamienicy od pełnomocnika był absolwent więzienia na Czarneckiego, który miał przygotowane wszystkie dokumenty tak na tip-top, z tym, że zapis był, że sprawę sprzedaży całości, czyli po prostu operacja miała być przeprowadzona w ten sposób, że ten podstawiony człowiek, czyli słup, kupuje 1,68 za niewielkie pieniądze, sprzedaje też za niewielkie pieniądze, ale już całość, bo to prawo było tam zawarte i sąd do tego się nie ustosunkował. No, przez tą sprawę na lotnisku ta sprawa zawisła tak gdzieś w przestrzeni i nie wiadomo, co z nią dalej będzie, bo oczywiście jeżeli już chwycili to w zęby, to będą próbowali coś z tym zrobić.